Cześć, mam na imię Karolina i w tym materiale opowiem Wam o równaniach liniowych z wartością bezwzględną, czyli opowiemy o tym, jak się je rozwiązuje i pokażę kilka przykładów. Najpierw zacznijmy od przeczytania takiego niedługiego wyrażenia. Co ono oznacza? Że jeżeli mamy jakąś liczbę dodatnią i mamy podane, że moduł z jakiegoś x jest równy p, czyli tej liczbie dodatniej, to wtedy ten x równa się p albo ten x równa się minus p. Czyli co to znaczy w praktyce i jak to pomoże nam rozwiązywać równania liniowe z wartością bezwzględną? To znaczy, że jeżeli weźmiemy sobie takie równanie, 2x plus 3 w module równa się 7, to wtedy możemy zapisać tak samo jak w tym naszym tutaj jakby wzorku, w tym naszym wyrażeniu, że to 2x plus 3 jest równe 7 albo to samo 2x plus 3 jest równe minus 7. Czyli jeżeli mamy takie jedno równanie liniowe z wartością bezwzględną, to my rozdzielamy to jedno równanie na dwa równania i wtedy możemy sobie rozwiązać spokojnie takie właśnie równania z wartością bezwzględną. To znaczy, rozwiążmy sobie najpierw to pierwsze nasze równanie, czyli 2x zostaje po jednej stronie, a po drugiej stronie mamy 7 minus 3. 2x przepisujemy, 7 minus 3 to 4, dzielimy przez 2, otrzymujemy x równa się 2. Z drugiej strony robimy podobnie, 2x równa się minus 7 minus 3, czyli 2x równa się minus 10, dzielimy przez 2, czyli x równa się minus 5. I teraz, żeby to wszystko miało sens, my musimy sprawdzić, który moduł, dla którego jakby przedziału rozpatrywaliśmy. Czyli sprawdźmy to w drugą stronę. Skoro my wiemy, że takie 2x plus 3 w module są równe 7, to znaczy, że wartość z dodatniej na ujemną tego wyrażenia zmienia się w punkcie, który nam wyznaczy takie działanie. 2x plus 3 równa się 0, czyli bierzemy to z modułu i przyrównujemy do 0. Czyli wiemy, że 2x równa się minus 3, czyli x równa się minus 3 drugie, czyli minus 1 i 1 druga. Jak rozpatrujemy to rozwiązanie? To znaczy, że my wiemy, że wszystkie liczby, dla wszystkich x-ów, które będą mniejsze od minus 1 i 1 druga, ta wartość będzie ujemna, czyli będziemy mieli ten przykład. Czyli tutaj mamy x należące od minus nieskończoności do minus 1 i 1 druga. Natomiast w tym przypadku, gdzie wszystko było ok, to znaczy tutaj mieliśmy wartość dodatnią, a wartość dodatnią tego wyrażenia mamy dla wszystkich x-ów należących, tu możemy sobie domknąć, od minus 1 i 1 druga do plus nieskończoności. I teraz, żeby to nasze rozwiązanie do końca podać, musimy sprawdzić, czy ten x, który wyszedł nam z tego równania, należy do tego przedziału. I tak samo w drugim przypadku, czy ta minus 5 należy do tego przedziału. Szczęśliwie składa się, że dwójka należy do tego przedziału, czyli jest rozwiązaniem tego równania, a minus 5 należy do tego przedziału, czyli ona też jest rozwiązaniem naszego równania, czyli takie równanie ma dwa rozwiązania, dwójkę i minus 5. Przejdźmy do kolejnego równania liniowego. Ono jest powiększone, czy jakby jest zwiększony trochę stopień trudności, bo mamy dodane jeszcze plus 5x-ów. No dobrze, to jak teraz rozwiążemy to równanie?
Czyli podobnie jak poprzednio, musimy podzielić to nasze równanie na dwa inne równania, ale w zależności od tego, jak nasz x się zmienia. To znaczy, my widzimy, że ten moduł ma wartość 0 dla x równego 7. Wartość dodatnia będzie miała na przykład dla x równego 10, czyli dla wszystkich x-ów od tej siódemki do nieskończoności, czyli dla pozostałego przedziału, czyli tego ujemnego od minus nieskończoności do siódemki, będą wartości ujemne dla tego modułu. Czyli my zapiszemy to teraz w ten sposób. Mamy tak. Pierwszy przedział, jak już powiedzieliśmy, od siódemki do plus nieskończoności. Drugi, od minus nieskończoności do siódemki. Tutaj domykamy, tutaj otwieramy. Możemy to zrobić odwrotnie, byleby w jednym miejscu było domknięte, a w drugim otwarte przy tej siódemce. I teraz zrobimy podobnie jak tutaj to napisaliśmy, z tym, że możemy napisać to troszkę inaczej. To znaczy, zamiast tutaj oczywiście x równa się p się nie zmieni, ale tutaj możemy pomnożyć przez minus 1 i będziemy mieli minus x równa się p, czyli tak naprawdę to samo, ale w naszym przypadku trochę bardziej to będzie działało. To znaczy, że kiedy my akurat tutaj bierzemy liczby dodatnie, czyli to jest ten pierwszy przypadek, to będzie x minus 7 plus 5x równa się 8, ale w drugim przypadku, żebyśmy już nie przerzucali tych 5x na drugą stronę i nie korzystali z tego pierwszego jakby, z tej pierwszej naszej własności, możemy skorzystać z drugiej własności, gdzie po prostu minusa dorzucimy do wyrażenia, które jest w module, czyli możemy to zapisać jako minus x plus 7, no i plus 5x przepisujemy, równa się 8. Czyli możemy sprawdzić, że jeżeli to 5x będzie po drugiej stronie, my zrobimy to w ten sposób, to wyjdzie nam dokładnie to samo. No i teraz musimy rozwiązać jedno równanie i drugie równanie. Tutaj w sumie mamy 6x-ów, tutaj mamy 8, siódemka przeskakuje, że nawet minus siódemka przeskakuje, staje się samą siódemką. Mamy 6x równa się 8 plus 7, to jest 15, dzielimy na 6, otrzymujemy x równego 15 szóstych, a 15 szóstych to jest inaczej 2 i 3 drugie, ojejku, 2 i 2 3, 2 i 3 szóste. Już chciałam wyprzedzić, bo tutaj zobaczymy, że to mamy po prostu 2 i 1 druga. Co będzie z drugim równaniem? Mamy tak, tutaj mamy w sumie 4x i to się równa 8 minus 7, czyli 4x są równe 8 minus 7 to 1, czyli x jest równy po prostu 1 czwartej. W tym przypadku zauważamy, że 2 i 1 druga niestety nie należy do naszego przedziału 7 plus nieskończoność, a 1 czwarta szczęśliwie należy do przedziału minus nieskończoność 7, zatem tylko 1 czwarta jest rozwiązaniem tego równania. Teraz możemy przejść do ostatniego równania, w którym już dostajemy aż dwa moduły, czyli aż dwie wartości bezwzględne. Co zrobić, kiedy mamy dwie wartości bezwzględne? Wcześniej mieliśmy tylko jedną wartość bezwzględną, a teraz mamy aż dwie. I pamiętamy, co robiliśmy w takim przypadku, że najpierw rozdzielaliśmy to na jakieś dwa przedziały. Tutaj też musimy rozdzielić na przedziały, ale tych przedziałów będzie troszkę więcej. Ale rozdzielmy najpierw pierwszy nasz moduł na dwa przedziały. No widać, że x minus 7 zeruje się w x równym 7. Czyli my już wiemy, że w tym przypadku w siódemce będą się zmieniały nasze wartości. Dla x-ów większych od 7 moduł będzie miał wartość dodatnie, czy wartość w module będzie miała wartości dodatnie, więc wyrażenie się nie zmieni. A dla wszystkich x-ów mniejszych od 7 wartość będzie miała wyrażenie ujemne, czyli dorzucimy jej minusa.
Jak to będzie wyglądało w drugim przypadku? Tutaj 15 minus 3x zeruje się w minus 3x równa się minus 15, czyli w piątce. I teraz tak samo jak dla siódemki i dla innego wyrażenia pod modułem określaliśmy, gdzie są wartości ujemne, a gdzie dodatnie, tak samo teraz musimy to zrobić. Dla x na przykład równego 0, czyli w tej części lewej od naszej piątki, będziemy mieli 15 minus 0, czyli wartość dodatnia. Czyli tu mamy wartości dodatnie. Dla x-ów, które na przykład będą dziesiątkami, czyli to będzie wybrany x po stronie prawej od piątki, będziemy mieli 15 minus 30, czyli wartość ujemna. W takim razie po tej stronie są wartości ujemne. I teraz budujemy taki schemacik, w którym zaznaczymy sobie, jak wyglądają nasze konkretne przedziały rozwiązania tego równania, tak? To znaczy, zaznaczamy sobie konkretne te dwie liczby, które wyłuskaliśmy z dwóch modułów, czyli piątka i siódemka. Zaznaczamy sobie takie daszki, które przecinają się jakby w piątce i w siódemce. No i spójrzmy. Dla wszystkich liczb, które są mniejsze od piątki, mamy dla pierwszego równania liczby ujemne, czy minusa, czyli wyrażenie ujemne. Dla drugiego wyrażenia mamy wyrażenie dodatnie. Dla wszystkich x-ów między piątką a siódemką mamy tak. Dla pierwszego wyrażenia to są nadal liczby mniejsze od 7, czyli wyrażenie ma wartość ujemną. Dla drugiego wyrażenia już wyrażenie przechodzi przez jakby swój ten punkt, przez tą piątkę, czyli też ma wyrażenie ujemne. A dla wszystkich liczb większych od siódemki mamy te prawe strony, czyli tu będzie plusik, a tu będzie minus. I jak ten schemat pomoże nam teraz rozwiązać to równanie? Otóż tak, że najpierw rozwiążemy to równanie w pierwszym przedziale. Sobie oddzielę może te wszystkie poprzednie nasze równania, bo będziemy potrzebowali trochę więcej miejsca na rozwiązanie tego równania. To znaczy, mamy tak, pierwszy przedział to będą x należące od minus nieskończoności do 5 i ja sobie tutaj domknę. Czyli muszę pamiętać, że w kolejnym przedziale przy piątce muszę mieć przedział otwarty. No i co teraz się dzieje? Patrzę, że mam wartość ujemną dla pierwszego wyrażenia pod modułem, zatem muszę go zapisać z minusem. To znaczy mam minus x plus 7. Drugie wyrażenie nie zmienia się, czyli mamy minus 15 minus plus 3x równa się 2 plus x. No i rozwiązuję to równanie tak samo jak wszystkie poprzednie, czyli sumuję wszystkie x po tej stronie, wszystkie x w ogóle przenoszę na stronę lewą, wszystkie wyrazy wolne przenoszę na stronę prawą, dodaję i sprawdzam, jak wygląda x. Czyli mam tutaj minus x plus 3x i jeszcze 1x dochodzi z minusem, a po tej stronie 2, minus 7 i plus 15. Ale teraz zauważamy, że kiedy ja to wszystko do końca rozwiążę, to otrzymamy we wszystkich przypadkach równanie, no takie samo rozwiązanie. To znaczy nie będzie nic ciekawego w naszym przykładzie, dlatego proponuję, abyśmy zmienili sobie tą prawą stronę naszego równania. Zamiast 2 plus x będziemy mieli x minus 10. Jak nam się to później zmieni w naszym rozwiązaniu? Bardzo niewiele, ponieważ zmienimy tylko prawe strony równania. Czyli jak tutaj zapisaliśmy naszą lewą stronę już z konkretnymi minusami albo plusami, to teraz piszemy prawą nową stronę, czyli x minus 10. Teraz sprawdzamy, x był na plusie wcześniej, x jest na plusie teraz, więc jak przeszedł na stronę lewą, nadal jest na minusie. No i tutaj mamy już tak, minus 10 i to otrzymujemy jeszcze minus 7 i plus 15. No to rozwiążmy do końca ten przykład. Czyli mamy tak, minus x plus 3x i minus x, czyli mamy 3x minus 2x, to nam daje samego x-a,
A po stronie prawej mamy minus 17 plus 15, czyli to jest minus 2. No i zauważamy, że minus 2 należy do przedziału od minus nieskończoności do piątki domknięty, czyli sobie zapiszmy, że to należy do tego przedziału, zatem jest rozwiązaniem naszego równania. No ale teraz musimy przejść do drugiego przedziału. Czyli zapisujemy sobie tą dwójeczkę, piszemy, że x muszą należeć, już teraz będzie otwarte dla piątki i do siódemki i ja sobie też tutaj domknę. No i zapiszmy, jak to teraz wygląda. W drugim przedziale muszę zmienić wszystkie znaki. W każdym module muszę zmienić znaki. To znaczy, mamy minus x, był minus, to będzie plus 7 i mamy teraz minus plus, to będzie plus 15 i minus 3x i to się równa x minus 10. No i teraz możemy rozwiązać tak jak poprzednio. Rozwiązanie to będzie, w sumie mamy minus x, minus 3x to są minus 4x. Jeszcze jednego x przerzucamy na drugą stronę, też na minusie to mamy minus 5x równa się. Tu mamy minus 10 i dorzucamy jeszcze 7 plus 15 to jest 22, ale tu będzie na minusie. Więc mamy minus 5x równa się minus 32. Musimy to wszystko podzielić przez minus 5, czyli nasz x to minus 32 przez minus 5, czyli minusy nam się upraszczają, mamy liczbę dodatnią. 32 podzielić na 5 to jest 6 całych i 2 piąte. No i spójrzmy, czy nasza liczba należy do przedziału, w którym rozpatrujemy to równanie. 6 i 2 piąte należy do przedziału od 5 do 7. W takim razie możemy to zapisać, że należy do tego... Ojejku, napisałam, że nie należy. Musimy napisać, że należy do przedziału od 5 do 7. Zatem też jest rozwiązaniem tego równania. No i jeszcze musimy gdzieś zmieścić trzeci przedział. Myślę, że tu powinniśmy, a może tutaj go wciśniemy jakoś. Czyli tutaj sobie odznaczmy. Tu był pierwszy, tu był drugi przedział. No i tutaj jeszcze trzeci przedział. Czyli wszystkie x, które należą od siódemki już otwarte do plus nieskończoności. No i analogicznie jak poprzednio, pierwszy moduł przepisujemy tym razem bez zmian, czyli x minus 7, a drugi moduł ze zmianą, czyli będzie plus 15 i minus 3x i to ma być równe x minus 10. No i możemy to szybciutko rozwiązać. Mamy x minus 3x, jeszcze minus x, otrzymujemy minus 3x. Po stronie prawej będzie minus 10 minus 15, co nam daje już w sumie minus 25, jeszcze plus 7. Sobie zapiszmy może, ile to będzie. Minus 25 plus 7, czyli minus 3x, to będzie minus 25 plus 7, to po prostu minus 18. Dzielimy na minus 3, czyli otrzymujemy tutaj x, a minus 18 na minus 3, minusy się skracają. 18 podzielić na 3 to 6, ale szóstka nie należy do przedziału od 7 do plus nieskończoności, zatem nie jest rozwiązaniem tego równania, czyli rozwiązaniem tego równania będzie tylko minus 2 i 6 i 2 piąte. Mam nadzieję, że teraz już wszelkie równania liniowe z wartością bezwzględną nie będą stwarzały Wam jakiegoś problemu.